powszechna deklaracja praw człowieka. Powszechna deklaracja praw człowieka w 1915 roku w Norwegii, czyli stosunkowo późno, przyjęto pierwszą w Europie regulację, która zrównywała status dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich. Do tej pory oczywiście w tym zakresie dzieci niepochodzące z związków małżeńskich były pozbawione jakichkolwiek praw, w szczególności praw majątkowych. Co ciekawe, dopiero w 1919 roku ustalono minimalny wiek zatrudnienia dzieci w przemyśle. Wtedy oczywiście to było nagminne i co ciekawe, to była bardzo niska granica wieku, bo ustalono ją na 14 lat. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy ustalała, prawda, że dzieci mogą być zatrudnione w przemyśle, które ukończyły 14 rok życia. Pierwszą organizacją międzynarodową, która w założeniach miała nieść pomoc dzieciom, wtedy ofiarą I wojny światowej, był Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom. To był rok 1920. Ta organizacja powstała z inicjatywy Ligi Narodów i też właśnie z inicjatywy Ligi Narodów, to jest ta organizacja, która była poprzedniczką dzisiejszej Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli z inicjatywy Ligi Narodów powstał pierwszy na świecie akt międzynarodowy dotyczący praw dziecka i tym aktem była tak zwana Deklaracja Genewska. Deklaracja Genewska, czyli Deklaracja Praw Dziecka, zwana Deklaracją Genewską. No i przede wszystkim formułowała takie ogólne obowiązki państwa w stosunku do dzieci. Z tym, że tak jak mówiłam na wstępie, no, w tym czasie dzieci traktowane były w dalszym ciągu jako przedmiot troski, prawda? Jako ten statysta, któremu należą się pewne szczególne prawa, szczególne traktowanie. Natomiast nie był to jeszcze pełnoprawny obywatel.